Witam was, z tej strony ja, Zgot, a to filmik informacyjny, który poczułam się w obowiązku, żeby go zrobić i żeby go wam szybko wysłać, ponieważ długo nie pojawiały się filmy na moim kanale i długo się najprawdopodobniej nie będą jeszcze pojawiać. Jest trzeci tydzień września, dzisiaj jak to nagrywam, jest poniedziałek i na początku drugiego tygodnia strasznie zachorowałem na gardło. Co hobby let's playera jest bardzo ważną wadą. Znaczy straszną wadą, okropnie. Nie można nagrywać, jak ma się zjechane gardło przez jakiegoś wirusa. Nawet teraz mam tabletkę na gardło. Codziennie pożeram ich milion i biorę różne leki. Wiem, że nie obchodzi was to zbytnio, chcecie, żeby filmy się pojawiały. Ja też bardzo bym chciał wysyłać wam filmy. Ale niestety nie mogę, ponieważ właśnie ze zdrowiem mam problemy. A wcześniej, jak pierwszy tydzień jeszcze był września, wiem, że mogłem wam wysłać parę rzeczy, nagrać i tak dalej i miałbym w zapasie, ale też nie miałem czasu, ponieważ niestety była dla mnie faktem sesja poprawkowa. Musiałem się wziąć w garść i musiałem zaliczyć parę rzeczy. Na szczęście jest wszystko w porządku, wszystko fajnie. Zaliczyłem wszystko i będę miał dla was na trzecim roku studiów więcej czasu. Naprawdę, będę miał o wiele więcej czasu, bo drugi rok na moim kierunku jest najgorszy, najcięższy. Mam nadzieję, że kiedyś wam opowiem o studiach, na jakie chodzę, ponieważ są szalenie ciekawe moim zdaniem i naprawdę bardzo przyjemne. I od razu chciałbym poprzez to przejść do paru rzeczy, które... o których uważam, że powinniście wiedzieć. Mam zamiar robić vlogi pod tytułem Pogadajmy o tym. To będą vlogi może około 20-minutowe, może dłuższe, może krótsze, zależy od tematu, w których będę wybierać temat i będę po prostu rozmawiać na ten temat. Możecie oczywiście mi wysyłać wiadomości, na jaki temat chcielibyście, żebym z wami porozmawiał. Bo oczywiście ja będę mówić do was, a wy będziecie mogli mi odpowiadać w komentarzach i tak dalej. No i będę na pytania odpowiadać i tak dalej. Po prostu, no, mam nadzieję, że wam się spodoba coś takiego. Ostatnio ktoś do mnie napisał, czy livestream mam zamiar robić. Poza tym, że odpisałem oczywiście, że nie dam rady nic nagrać, bo leżę w łóżku i zdycham. To powiedziałem mu, że myślałem o tym. Ale jak powiedziałem mu, że mam zamiar nagrać na livestream Procaster, to powiedział mi, że lepszy jest Twitch. Nie wiem, czym to się różni, szczerze mówiąc. Widziałem paru zagrajmerów, którzy robią na Twitchu, nawet zagraniczni. Szczerze, to nikogo nie widziałem na livestream Procaster, ale jeżeli uważacie, że jest lepszy Twitch, to jakbyście mogli wytłumaczyć mi, czy się to czymś różni jakoś. Bo ja nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Co jeszcze? Obiecałem, tu mam karteczkę, wszystko zapisałem oczywiście sobie. Bioshock Infinite, obiecałem, że zrobię informacyjny filmik. Co do fabuły, wyjaśniając wszystko. Jednak nie zrobię tego, ponieważ dużo czasu minęło, odkąd skończyłem nagrywać Bioshock Infinite. Nie pamiętam już tej fabuły, za bardzo postaci nie pamiętam. A drugi raz jak zacząłem grać, bo naprawdę chciałem się wywiązać z obietnicy i chciałem nagrać filmik wyjaśniający fabułę wam, bo naprawdę chciałbym wam ułatwić, to naprawdę bardzo fajna gra była, ale na raz moim zdaniem, bo jak drugi raz zacząłem grać, to nie wciągnęła mnie wcale i znudziłem się w połowie i wyłączyłem grę, wykasowałem ją. Nie żałuję, że jej kupiłem, bo naprawdę, i że nagrałem ją na ślepo, bo naprawdę to świetna gra jest i polecam ją kupić, ale to jest gra na raz moim zdaniem i niestety nie zrobię filmiku informacyjnego. Tutaj chciałbym właśnie przeprosić parę osób, którym to obiecałem. Niestety nie zrobię tego filmiku. Skyrim i Dungeon Keeper obecnie nagrywam. Dungeon Keeper chciałem nagrać, zanim zdarzyło się tutaj parę rzeczy, tak pod koniec sierpnia, ale miałem problemy również techniczne. Chyba Bóg pokazuje mi, że coś jest nie tak z moim kanałem. Ale Dungeon Keepera mi się przyjemniej nagrywa obecnie, znaczy obecnie, no ostatnio, niż Skyrim, szczerze mówiąc, bo Skyrim mnie trochę zmęczyło, ciągle nagrywałem tak bum 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 bum. No i... no po prostu się zmęczyłem Skyrimem. Może dobrze mi zrobi ta przerwa i jakoś większą energią wrócę do was.
Miałem zamiar też nagrać, no nagraliśmy z Reaperem, z Halawanderem, przepraszam was, ja się nie mogę przełożyć. Z Halawanderem nagraliśmy jeden mecz Doty 2. To miała być niespodzianka dla was, jednak nagraliśmy to 2 miesiące temu i wciąż nie wysyłamy. Reaper nie chce Halawander nie chce wysyłać, dopóki ja nie będę wysyłać, co jest miłe, ale niestety no, zdrowie i tak dalej, nie? O vlogach mówiłem, live streamie mówiłem. Mam zamiar po Dungeon Keeperze spróbuję zrobić tak, że zatrzymam się ze Skyrim. Dungeon Keepera nagram bam bam bam, właśnie tak bam 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 do końca. Spróbuję, jak będę miał wolny czas i zdrowie i humor oczywiście, przede wszystkim humor, moi kochani, się liczy. O, zgasł mi monitor. Wiem, że brakuje wam vlogów ze mną i Halawanderem razem i filmików razem nagrywanych. Mieliśmy nagrać też Injustice Gods Among Us, jednak mieliśmy też problemy ze ściągnięciem aktualizacji przez PlayStation, musiałem pokombinować. Już jest naprawione, spróbuję z Reaperem jak najprędzej nagrać, bo obiecaliśmy, z tego się można wywiązać, bo wystarczy podłączyć aparaturę i jedziemy. Jeszcze chciałem z Reaperem nagrać jedną kooperacyjną grę, którą będziemy wysłać na oba kanały, taką fajną gierkę. No w sumie już ją widzieliście na pewno u innych zagrajmerów. Taka przyjemna, lekka gra. I na koniec tego filmiku chciałbym wam powiedzieć, że ja wcześniej nagrałem wam filmik informacyjny. Tutaj do Halawandera przede wszystkim się odezwę. On tu siedzieć powinien, no tu. O tutaj. Bo nagrałem filmik informacyjny trwający bardzo długo, który bardzo dużo wyjaśniał zanim, znaczy w pierwszym tygodniu września. Czyli jeszcze byłem zdrowy. Dopiero się zaczęła sesja poprawkowa moja. I powiem wam, że to był bardzo fajny filmik informacyjny, naprawdę lepszy na pewno niż ten, bo teraz się czuję jak po prostu worek ziemniaków zgniłych i powiem wam, że już go miałem wam wysłać, zmontowałem go, fajnie było, ale Reaper mi go skasował. Reaper mi go niestety niechcący skasował i na tym, a pomyślałem sobie, no dobra, skasował mi zgrany filmik, to zgram go jeszcze raz z kamery na komputer. Okazuje się, że nie mogłem, ponieważ Reaper na... Halawander, kurwa! Halawander nagrał coś na nim, zdaje się Outlasta czy coś takiego. Niestety, przykro mi się zadowolić tym chorym, informacyjnym vlogiem. Może puszczę muzykę w tle? A może nie. To będzie koniec na tyle. Mam nadzieję, że satysfakcjonuje was na razie ten jeden filmik. Przez jakiś czas jeszcze nie będę wysłać filmów, wybaczcie mi. Dzisiaj poniedziałek jest... 14... 16. Poniedziałek 16. Dzisiaj go wyślę, ten filmik. Mam nadzieję, najprędzej. Zmontuję. Mam nadzieję, jeżeli Halawander mi żadnego psikusa nie zrobi dzisiaj. Mam nadzieję, kurde. Śmiesznie by było, gdyby dwa razy mi coś takiego zrobił. Chociaż cholera wie. Widzi we mnie konkurenta. A to cwaniak. Dobra, już przemawia przeze mnie właśnie vlogowanie. Takie śmiechowe. Żegnam się z wami. Właśnie, jeszcze raz powtórzę. Mam nadzieję, że wam na razie wystarczy taki filmik. Naprawdę, ponieważ... O, po prostu nie mam siły. No dobra. Żegnam się z wami. To był Jazzgot. Oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie. Siemanko, pa.